Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie myślą, że jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to nie ma szczęśliwej rodziny, albo na odwrót. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? Dawno temu stworzyłam sobie wizję i mam to u siebie zapisane w notesie. Jaka chcę być, jaką chcę siebie stworzyć, jaką chcę mieć rodzinę. I ja to zawsze pisałam, I jeżeli dzisiaj zajrzymy do moich notesów, które mam na przykład pisane 10 lat temu, dokładnie mam tą rzeczywistość dzisiaj, którą pisałam 10, 8, 7, 5, 6, 4 lata temu. Dokładnie jest to, jaką siebie chciałam widzieć. To, że można mieć harmonię w rodzinie, że można mieć szczęśliwą rodzinę, że można mieć wakacje, kiedy się chce i nie pytać, czy można jechać, czy nie. To, że można jeździć samochodem, jakim sobie zażyczysz. To, że można mieć tyle wolnego czasu, ile chcesz, a w międzyczasie delegować pracę dla ludzi, z którymi uwielbiasz pracować. To jest wszystko kwestia wyobraźni twojej, tego, żeby się nie bał wyobrazić siebie właśnie takiego. Ja w momencie, kiedy zrozumiałam to, nie czytając żadnych książek, to wyszło ode mnie samej, jakoś wewnętrznie, ja zaczęłam tworzyć siebie samą na papierze. Najpierw wyobraźni, ja widziałam siebie jako szczęśliwą matkę i żonę, ja widziałam siebie jako kobietę, która jest wolna finansowo, która nie musi pracować. Ja widziałam siebie jako osobę, która robi ogromne inicjatywy charytatywne, szczególnie w edukacji dla dzieci, tam gdzie nie mają pieniędzy. Ja nad tym pracuję. To jest to, że ja odnoszę jakieś małe sukcesy, które na przykład ludzie z zewnątrz widzą jako duży sukces, na przykład kupienie kolejnej nieruchomości. Dla mnie to nie ma znaczenia dzisiaj. Naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia, bo ja wiem, że ja mam o wiele większe cele. A to, że na przykład muszę stwarzać swoje pasywne income, to jest po to, żeby dać mi wolny czas do tego, żebym tworzyła kolejne rzeczy. To jest tylko proces mojego widzenia siebie już gdzieś tam dalej. Moją wizją jest to, że ja będę organizować duże organizacje charytatywne, które będą pomagać dzieciom na całym świecie edukować, tam gdzie nie mają pieniędzy.